Koronawirus w Polsce. Dzień dobry Państwu. Naszym gościem, jak zawsze, jest pan profesor Krzysztof Simon. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Panie profesorze, o zaleceniach i sytuacji bieżącej powiedzieliśmy tyle, że nasi widzowie już mogą czuć się w temacie COVID-19 względnie wystarczająco wyedukowani, ale jest coś, o czym nie rozmawialiśmy. Czyli sytuacja osób, które przeszły lub mogły przejść chorobę bezobjawowo. Portal Radiologicznego Towarzystwa Ameryki Północnej już w kwietniu opublikował wyniki tomografii komputerowej 104 pasażerów statku Diamond Princess. I według przeprowadzonego badania w przypadku aż 76 pasażerów spośród 104 zakażonych to zakażenie przebiegało bezobjawowo. W 41 przypadkach z tych bezobjawowych zaobserwowano zmiany w płucach mające charakter matowej szyby. Do tego tematu powrócono niedawno, gdy takie same zmiany w płucach wykryto u kolejnych chorujących. I tu pojawia się pytanie, co to jest ta matowa szyba? Czy jest się czego bać? Co powinno nas skłonić do tego, żeby się przebadać? Wie pan, zjawisko dyskrepancji między objawem, jakimikolwiek zmianami w badaniach wizualizujących w USG, w RTG, w komputerowej tomografii RTG i tak dalej, obserwujemy w różnych chorobach zakaźnych jako takich i nie jest to nic nadzwyczajnego. Jakby pan robił sekwencyjnie wszystkim pacjentom z grypą, prawda, rentgen klatki piersiowej, nawet takich, którzy chorują badalnie albo nic nie mają, ledwo chorują, prawda, i komputerowy tomograf, to też by były różne zmiany w tych płucach, prawda, włącznie śródmiąższowym zapaleniem płuc. Generalnie te śródmiąższowe zapalenia płuc obserwujemy w naszej praktyce u pacjentów z niedobrami odporności, nowotwory, AIDS, stany po przeszczepach i to wywołuje najczęściej pneumocystis iroweci, to jest taki grzyb, no chociaż różna jest jego klasyfikacja, oraz wirusy herpes, CMV, EBV, czasem grypa jako takim. To nie jest nic nadzwyczajnego. Skala tych zmian jest zróżnicowana. Właśnie poprawiałem pracę mojej jednej z asystentek, prawda, już właśnie adiunkta, prawda, który pisze na ten temat różne obrazy. To jest po prostu śródwierszowe zapalenie płuca. Jego skala w każdej chorobie jest od niczego do złowieszczych zmian, które powodują ostro niewydolność oddechową, no i prowadzą do tragedii, zgonu. Tylko w zeszłym tygodniu zmarły mi dwie starsze osoby z tego powodu i w tym tygodniu zanosi się na kolejne zakażenia, niestety szpitalne, na oddziałach, gdzie geriatrią się robi, powoli interna jako taką. I te zmiany są. Wiele osób subtelnymi zmianami nie odczuwa żadnych dolegliwości, bo bilansuje, kompensuje to wszystko, ale radiologicznie ma zmiany zapalne. Oczywiście jest to niebezpieczne, bo nigdy nie wiadomo, czy to nie kroczy dalej. No i taki pacjent oczywiście jest zaraźliwy i zakaźny i zaraźliwy dla otoczenia jakiś okres czasu. Choć zwykle to pozostaje bez następstw. Natomiast rozległe obszary zapalne, ciężkie stany zapalenia płuc, już wiemy, że mogą dawać długotrwałe następstwa i to nie tylko w obrębie miąższu płuc. I to jest problem, bo zbliża się pan do serozu grypowego, okołogrypowego, tych wszystkich schorzeń. No i jak pan poprawi takie zmiany grypą, prawda, a jeszcze niektórzy niemądrzy ludzie opowiadają tutaj o nieszczepieniach, no to wie pan, to się może skończyć katastrofą albo trwałym uszkodzeniem płuca, prawda. Przypomnę, że dzisiaj chyba czy wczoraj dokonano przeszczepu takiego płuca na terenie Górnego Śląska jako takiego. Po prostu to płuco wysiadło jako takie i nie było wyjścia. Jest to kilkuletni facet bez współchorobowości pacjent. No i zdecydowała się na przeszczepienie płuca. No kwestia, czy w tej sytuacji ostrej choroby zakaźnej to się przyjmie, czy nie, to jest zupełnie inna sprawa. To był zabieg postępujący życie. Trudny, bardzo skomplikowany, ale w Zabrzu to dokonano. Ja się właśnie zastanawiam, bo wspomniał pan o tym sezonie grypowym, więc zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy tej terminologii i określeniu bezobjawowe, bo to jest termin potoczny, a nie medyczny. Medycznie te objawy występują, ale ze znacznie zmniejszonym nasileniem. I teraz to może być gorsze samopoczucie, uczucie rozbicia, powysiłkowa duszność, lekkie pokasływanie. Czy jeżeli cokolwiek odczuliśmy w tym okresie marzec-wrzesień, warto się teraz profilaktycznie przebadać? Nie, wie pan, no już bez przesady nie szalejmy, bo na wszystko się będziemy przebadali, ten kraj w ogóle zwariuje, nie tylko ten kraj, prawda, są ludzie, którzy co tydzień są u jednego lekarza, prawda, kiedyś oglądałem fajle takie pacjentów, to jedna pacjentka w ciągu roku, nawiedzona emerytka,
była chyba 118, 1018 czy 1028 u lekarza w ciągu jednego roku. Przecież to jest katastrofa, do po 4-5 specjalistów dziennie. Nie wierzyłem, ale mi to potwierdzono elektronicznie, że takie rzeczy. Drugi pacjent miał chyba 800 wizyt. No są szaleńcy, którzy nie cierpią na nic z urojenia chorzy. Oczywiście mają dolegliwości jakieś gorsze, lepsze, ale wybaczy pan, ponad 1000 konsultacji rocznie. To są dane twarde, to nie jest wymyślanie, jest zupełnie absurd, ale tacy pacjenci demolują nam służbę zdrowia. Z jednej strony nawiedzeni, bo na wszystko chorują i chodzą i zawracają, po prostu nie mają co robić z czasem. Być może też mają jakieś dolegliwości. A druga sprawa, no to mamy w tej chwili, jak już mówimy, to problem lekarzy POZ, no którzy jakby zamilkli w czasie tej apeni, udzielali głównie tych, co ja się czepiam i oni mnie krytykują. Ale to może być tak, że część bardzo przyzwoicie zachowywała. Ale część to tylko ograniczała się do podnoszenia telefonów, pan kaszle, gorączkuje, ma duszność, to proszę iść do szpitala, tam pana zdiagnozują. Do absurdów dochodziło. Przecież ci ludzie mieli 1000 powodów duszność, 1000 powodów gorączki, a trafiali wszystko na zakaźne, blokując kompletnie funkcjonowanie służby zdrowia. Jeden lekarz 150 osób na izbie przyjęć. To jest absurd. No więc w związku z tym ten system tego lekarza POZ-u, części, oczywiście nie wszystkich, to okazało się tragicznym nieporozumieniem. Ja nie wiem, że to ktoś nie wyciągnął konsekwencji prawnych do tego całego towarzystwa. Co to znaczy udzielać? Ja rozumiem ewidentne objawy, prawda? No kaszle, dusi się, miał kontakt, ma gorączkę, no wiele objawów przemawia, nikt nie ma pretensji. Ale każdy tych oddzielnie lub, prawda, subklinicznie i jedyna odpowiedź, siedzi i podnosi telefon. Zna pan lepszą pracę? Tak jest to dzisiaj, panie profesorze. Ja bym zapytał jeszcze o coś innego. A czy jest taka możliwość, że podczas porady, już nawet nie teleporady, COVID mógł zostać nierozpoznany? Zapytam o taki przypadek, który miał miejsce. Tak, jednoznacznie tak. I z tym mamy problemy nawet w warunkach szpitalnych. Proszę pamiętać, że na rozpoznanie COVID-u składa się po pierwsze pobranie, udowodnienie materiałem genetycznym, że istnieje aktywna replikacja wirusa. Nie zawsze się to oddaje z wielu powodów, które wyjaśnię. Po drugie, musi być określone objawy subiektywne, prawda, o różnym gradacji, czyli tak, albo kaszcze, albo się dusi, prawda, dusi, to duszność jest ze specyficznym objawem, albo gorączkuje. I kolejne to uwiarygodnienie w badaniach wizualizujących, obrazujących rentgen KT, badaniach laboratoryjnych. Jak pan to wszystko zbierze, no to można rozpoznać COVID. Ale wielu pacjentów ma dolegliwości i PCR jest całkowicie ujemny. Ten badania tego. Dopiero po 2-3 tygodniach wychodzi test serologiczny. Ale czasem jest tak, że mamy ewidentne objawy zapalenia płuc śródmiąższowego. Jest nas epidemia, to łączymy z COVID-em, prawda? Potem jak będzie grypa, to będzie trudno. Mają test, te molekularne badania ujemne i test serologiczny ujemny, a my to rozpoznajemy jako COVID. I to się zdarza we wszystkich krajach. Tylko niestety tego nie akceptuje nasz NFZ. To na składzie finansowo nam bije w szpital po kieszeni. Te przypadki nie są liczne, ale to jest jakiś odsetek tych przypadków, 5-10%, że w ogóle w tych badaniach nic nie wychodzi, a my mamy objaw. Być może czułość techniki, sposób pobrania, przewóz materiału, prawda, i dziesiątki różnych rzeczy. Ale to też potwierdza fakt, że jak człowiek przechoruje COVID, nie każdy ma przeciwciała, wie pan. Sposób pobrania, panie profesorze, bo to jest bardzo istotne. Spotkałem się z takim zdaniem, że używanie długich wymazówek laryngologicznych do pobrania z nosogardzieli przez nos to jest świetny sposób na uszkodzenie warstwy siateczkowej w nosie. A wie pan, nie przesadzajmy. Dzisiaj to miałem wykonywane osobiście, nikt mi nic nie uszkodził, pobrano. Tylko jedynym problemem było to, że kichałem. Osobiście miałem, bo muszę, bo mam wykład na Węgrzech i warunkiem wejścia do samolotu jest posiadanie dodatnich, powrotu, posiadanie ujemnego testu. Czuję się dobrze, mam nadzieję, że test będzie ujemny, choć oczywiście pracuję z tymi pacjentami w różnym, jak i wszyscy w otoczeniu się narażam, bo wiele osób nie nosi niestety masek i niczego nie przestrzega, choć lepiej to już w sklepach, przynajmniej w dużych miastach wygląda. Panie profesorze, ale zapytam w takim razie o coś innego. W stołecznym liceum imienia Bolesława Prusa wykryto koronawirusa u jednej z uczennic. Sanepid nie zgodził się na wprowadzenie zdalnego nauczania. Powiedział, że absolutnie nic z tego nie będzie. Po kolejnym wniosku dyrekcja otrzymała pozwolenie na naukę z domu dla klasy, w której potwierdzono zakażenie. I to jest autentyczna wiadomość sprzed tygodnia. Czy szkoły są bezpieczne? A może tam, gdzie tylko to jest możliwe, a nauka nie wymaga tego bezwzględnego kontaktu bezpośredniego, pozostawić nauczanie zdalne? Panie redaktorze, nie ma rozwiązania idealnego. Problem dotyczy całego świata. To nie tylko Polski, prawda?
Niewątpliwie trzeba zachować zdrowy rozsądek i przyjąć takie informacje. Jest epidemia, jest i będzie. Młodzież zasadniczo ciężko nie choruje, prawda, i nie zachoruje poza indywidualnymi przypadkami, bo to się może zdarzyć. Może, ale na pewno będzie w takich środowiskach dochodziło do zakażeń i to jest w ogóle poza dyskusją, prawda? I może to przenieść do dorosłych, specjalnie na dziadków i babcie, gdzie może być niebezpieczne. I to jest tylko taka uwaga. W takich środowiskach na pewno te zakażenia szerzą się szybciej, no i zdecydowanie częściej, bo jest w zamkniętych pomieszczeniach. Jedyna jaka szansa, żeby zmniejszyć ryzyko, ale nie do uniknięcia, a ryzyko to trzeba podjąć, bo młodzież musi się socjalizować, nie może siedzieć w domu, prawda, bimbać, gwizdać, włóczyć się po ulicach, a rodzice muszą pójść do pracy w jakiś sposób, no i musi być to edukacyjny, prawda, nie myślimy o epidemii, czy myślimy o przyszłości. Jest wprowadzenie, rozrzedzenie klas, no ale wprowadziliśmy tą pseudoreformę, znaczy nie my, prawda, tylko to wprowadzono i zdemolowano tego, co cały ten system jako taki. Brakuje szkół, brakuje tych wolnych klas. Pandemią COVID-19, dojdziemy do tego. To jest duży problem i tak dalej. Praca zmianowa, jedna praca zdalna, druga rozrzedzenie tego środowiska. Bardzo dobrze, jak się spotykała tylko w klasie, no to tą wypuścić tych dzieci na kwarantannę. Zresztą wie pan, krótki kontakt, niebezpośredni, no szanse zakażenia są niewielkie jako takie. Nie zarażenia podkreślam, bo zarażamy się pasożytami, a niektórzy takie brednie wypisują, się zaraził. Zaraził to się można glizną ludzką, ale przecież nie wirusem. I tak będzie po prostu. To jest nie do uniknięcia i to się będzie powtarzało. Ale to nie znaczy, że cokolwiek to komu spowoduje. Ale ja widzę tutaj pewną sprawę poważniejszą. Strategia walki z pandemią COVID-19, panie profesorze. Z mojego punktu widzenia jest bardzo dobrze napisany dokument. Oczywiście, ale jak do każdego są uwagi i poprawki, ale to jest nareszcie racjonalne, merytoryczne podejście do problemu, co zgłaszaliśmy jako specjaliści. Ja znalazłem tam jedną rzecz, która, powiem szczerze, bardzo mnie zdziwiła. Dzięki już wydanym decyzjom w pierwszym poziomie zabezpieczenia znajdzie się 374 szpitale należące do tak zwanej sieci szpitali. Kolejnych 69 decyzji dotyczy oddziałów zakaźnych, obserwacyjno-zakaźnych, to będzie drugi poziom. Zgodnie ze strategią na najwyższym, trzecim poziomie znajdzie się jedynie 9 szpitali wielospecjalistycznych. Będą w nich oddziały internistyczne i chorób zakaźnych, chirurgii ogólnej, położnictwa, neonatologii, kardiologicznej, intensywna terapia, ortopedyczna i teraz tak. 9 będzie w Polsce takich szpitali, powtórzę. Będą do nich trafiać pacjenci w ciężkim stanie, bardzo ciężkim, jak twierdzi pan minister, ale będą w nich też leczeni pacjenci niezakażeni koronawirusem i to już brzmi nieco niepokojąco. Panie redaktorze, walczyliśmy z pojęciem, ja osobiście mi się to kompletnie nie podobało, tych szpitali przeciwepidemicznych. To nie jest front walki pod Stalingradem czy D-Day w Normandii, prawda, gdzie tylko przypadki chirurgiczne były. Pacjent składa się z całego problemu swoich psychologicznych, współchorobowości i różnych innych stanów, zmiany zapalne, zwyrodnieniowe, nowotwory, dziesiątki rzeczy. I trzeba holistycznie do tego podejść pacjentom, a dodatkowym nieszczęściem, jakiego dotyczy, to jest zakażenie. I to jest, wydaje się, dość słuszne, tylko że nikt sobie nie zdaje sprawy, że w tych wielkich szpitalach w większości nie ma w ogóle oddziałów zakaźnych, bo na przykład taka sytuacja jest we Wrocławiu. Szpital wojskowy ma przejąć te funkcje, bo ma wiele różnych profesji, których my nie mamy w swoim szpitalu jako zakaźny, znaczy szpitalu wielospecjalistycznym nie mamy wszystkich, ale te przypadki po wyrównaniu tych operacja, zabieg kardiochirurgiczny, zawał i tak dalej, będą odsyłane od nas na drugi poziom, na tego macierzystego szpitala zakaźnego, znaczy zakaźnego. Mamy dwa oddziały zakaźne i rezerwy jakieś niewielkie, po prostu, bo nic nie budowano tych rezerw w wielospecjalistycznym szpitalu, ponieważ nie mamy wszystkich funkcji i wszystkich specjalności. W związku z tym stworzono taki szpital. Ale w tym szpitalu nie ma ani jednego łóżka zakaźnego, proszę pana. Także oni będą leżeć w takich pododdziałach, wyrównywani chirurgicznie, dializowani, coś takiego, nowotworowo coś tam skonsultowani. No i jeśli się będą nadawali do nas, będą przekazywali do nas, do specjalistycznej, do też to są ciężkie przypadki, przecież w przypadku bezobjawowych czy leki w ogóle nie przyjmujemy, bo po co? Niech sobie siedzą w domu, prawda, albo będą na izolacji. Ale panie profesorze, tam jest jeszcze jeden problem, bo ja się cały czas czepiam, mogę wręcz powiedzieć tego, że tych najcięższych szpitali,
przyjmujących najcięższe przypadki będzie 9, bo wyobraźmy sobie, jak to będzie z transportowaniem helikopterem najcięższych przypadków chorych na COVID-19. A po co helikopterem? To straszne pieniądze kosztuje. To czymkolwiek. Załóżmy, panie profesorze, że pomocy w jednym z tych 9 szpitali wymaga gorzowianin, szczecinianin, no najbliższy będzie Poznań, ale biorąc pod uwagę, że on będzie obsługiwać całe zachodniopomorskie i wielkopolskie, zakładam, że pomorskie i warmińsko-mazurskie obsłuży Grudziądz, tylko Grudziądz, to wcale nie jest pewne, że będzie dla niego miejsce i ponawiam pytanie, czy... Nie jest pewne, ale to dotyczy wszystkich możliwych schorzeń. Oczywiście to, co pan mówi, ma pan rację i to ma pan we słowie słabe strony, no bo jak 9 szpitali na 30-milionowy kraj, gdzie jest ta specjalistyczna usługa, to oczywiście jest problem. Ale proszę pana, proszę pamiętać, że problem z transportem to od początku epidemii jest, to jest pięta achillesowa, tak jak praca sanepidu, gdzie nie ma w ogóle pracowników, że myśmy transportowali na dializy naszych pacjentów do Bolesławca, pan sobie wyobraża, z Wrocławia 120 km w jedną stronę i odwozili i tak co drugi dzień, prawda, jak było źle, prawda, no to i na dziesiątki różnych rzeczy, specjalistyczne konsultacje, bo nasz chirurdzy u nas się rozchorowali wszyscy albo pozakażali, trzeba było to zamknąć, transportowaliśmy do innych szpitali, to się powtarza tak jak i będzie, być może tych 9 szpitali jest za mało, ja chyba bym zrobił takie szpitale w każdym województwie czynnym, to by było logiczne, bo co to łączyć województwo. Są mniejsze, większe, no u nas jest niewielkie obok sąsiednie województwo Opolska. Z jednej strony ma Górny Śląsk, a z drugiej strony Dolny Śląsk, prawda? No to można jeszcze zrozumieć, prawda? No ale ten co pan powiedział, ten pomorski i ten rejon północno-zachodni, no to rzeczywiście trochę to marnie wygląda i te koszty transportu będą zenitalne. Ale raczej te wszystkie przypadki po krótkim pobycie w szpitalu specjalistycznym będą odsyłane na oddziały zakaźne. Tylko panie redaktorze, tych oddziałów zakaźnych jest za mało. Specjalistów nie ma, 600 specjalistów. Nisko płacą, źle są wieczne urzędy z dyrekcjami o pieniądze. Ludzie podejmują pracę, ryzykują zdrowiem i życiem. Nie ma druga kwestii, że przecież to jest jednak w końcu 50% zakaźników ma powyżej 56 roku życia. Choroba jest zaraźliwa, pensje są marne, nikt się nie garnie przy takich aferach do pracy, a oddziały są w starych budynkach najczęściej, nieprzygotowane do tego. I to jest chyba największy problem. Podobnie problemem jest to, że jeżeli patrzymy tutaj na... Ja nie mówię o całej strategii, bo ona jest naprawdę dobrze napisana, natomiast... Po 4 miesiącach naszego siużerania wreszcie ktoś napisał strategię. To proszę mieć, dlaczego 5 miesięcy ja się wściekałem w różnych miejscach? Dlaczego tego nie zrobiono? Tak. Zakupywano rzeczy za miliony złotych, które wszystko szło w błoto. Nie wiadomo, co z tym robić. Teraz się znowu usiłuje nam, żebyśmy się zajęli tymi testami, wie pan, dotyczącymi antygenowych, które mają 30% w ogóle dokładności. Proszę mi powiedzieć, po pierwsze, kto to kupił, za jakie pieniądze, wydał 150 milionów złotych. To jest kryminał po prostu, co się dzieje. A ja właśnie o to chciałem teraz zapytać jeszcze, bo jak będzie wyglądać testowanie? Panie profesorze, nie oszukujmy się, no chyba nie wierzy pan profesor w to, że rzeczywiście dziś było 300 przypadków. Panie redaktorze, to było 300 przypadków objawowych, co cały czas się między innymi ja z ministrem Szumowskim użerałem, bo on łączył objawowe i przesiewowe w kopalniach. Wie pan, wychodziły horrendalne, dziwne rzeczy. Epidemia ma swoje zloty, upadki, prawda? Niewątpliwie pasażuje się i ten wirus traci swój impet. Jak w każdej jednostce chorobowej tego rodzaju, to trzeba zrozumieć. A z drugiej strony wzrasta liczba osób, które przeszły zakażenie, prawda? Więc zmniejsza się ilość pasażowania, to są jakby dwa niezależne czynniki. I w związku z tym prawdopodobnie jest tych przypadków mniej. Jeśli pan by zrobił 5 kopalń dodatkowych albo posadził w Zagłębiu Lubelskim, czy tutaj u nas w Lubiniu, w tych gigantycznych kopalniach miedzi, srebra i miedzi można w ten sposób, no to tych przypadków znowu było 1000-2000. Mnie to nie dziwi. Ja liczę tak 300, no dobrze, ale 5 razy więcej prawdopodobnie się zakaziło, czyli mamy 1500 przypadków rocznie, dziennie w tym kraju. I to nie jest dużo jak na epidemię tego typu. Grypy jest 10-20 tysięcy przypadków dziennie. I dochodzi zakażeń. Izrael wprowadził lockdown. No bo zaczęła się katastrofa gwałtownie. Widocznie równie byli mądrzy, nie przestrzegali tak jak u nas, prawda? Zaczęły być kawiarnie, imprezy, marsze, pogrzeby. No tam msze to już mniej, bo tam chyba jakoś, nie wiem, co się odbywa, ale chyba coś podobnego. No i skończyło, jak się skończyło. No. I to tak będzie u nas, jak nie będziemy tego przestrzegać. Pytanie, co będzie, jak przyjdzie sezon grypowy i kiedy rzeczywiście będzie, tak jak pan profesor od początku mówił, że będziemy mieli problem w ogóle ze zdiagnozowaniem, na co choruje ten nasz pacjent?
Wie pan, my już teraz mamy problem z diagnozowanym, no bo ma objawy śródmiąższowego zapalenia, bo z wyniki wychodzą dodatnio, no to my testujemy na wszystkie pozostałe wirusy, prawda, i pozostałe rzeczy, czy nie ma na przykład AIDS-u i to nie jest co innego, czy niedobór odporności wrodzonego, białaczki, no dziesiątki rzeczy. To się zdarza codziennie. No ale generalnie jak ma symptomy, traktujemy jako COVID. Ale jak go kładę na sali, gdy nie mam potwierdzenia, to już nie mogę położyć innych pacjentów. I wie pan, ktoś epatuje informacją 3-4 tysiące łóżek zakaźnych. To jest niekompetentny po prostu wypowiedzi ludzi, którzy mają zielonego pojęcia o medycynie. Bo jak pan kłaża takiego pacjenta, którego niezdefiniowanego, a ma objawy, to ja go traktuję jak COVID, ale nie położę u niego osoby z innymi schorzeniami i na pewno nie położę COVID-u potwierdzonego. No to tych łóżek jest 1/2 mniej. To panie profesorze, co zmieniłby pan w tej strategii? Wie pan co, chyba bym poszerzył tylko, to profesjonaliści pytali, z przyjemnością na to patrzę. Myślę, że tak, żebym prowadził więcej tych szpitali takich centralnych w każdym województwie, żeby oczywiście nie było tych problemów z dowożeniem. Problem jest oczywiście tak, z niechęcią ludzi do pracy służby zdrowia, to trzeba powiedzieć uczciwie. No i odchodzeniem wielu ludzi, ponieważ my się starzejemy jako społeczeństwo, po 65 roku życia teoretycznie ma prawo każdy odmówić. Kobiety w ciąży, mające małe dzieci i tak dalej. Więc ta liczba, którzy nie mogą pracować albo nie chcą jeszcze, strasznie wzrasta i nie wiadomo, czy w ogóle to można zorganizować. Ale mamy taki kraj i takie społeczeństwo, trzeba uczciwie powiedzieć, jest wiele wielkich, wspaniałych postaci pracujących. No jest wiele takich małych ludzi, którzy patrzą tylko na czubek swojego nosa. Nie wiem, jak to wygląda. Ja bym zwiększył tych szpitali na pewno i to jest podstawowa sprawa. I dobrze się komunikował ze społeczeństwem. Wie pan, przekonanie prostego człowieka, że to jest strefa A, a strefa B, tu trzeba nosić maskę, tu nie, tu wesele kosztuje 2 razy taniej za rogiem ulicy, a tu 2 razy drożej, jest prawie niemożliwe. Ale to trzeba wychodzić i utrwalać świadomość. Chrońmy siebie, po to są te restrykcje, żeby zapanować nad danym terytorium. Natomiast, no żeby się nie rozprzestrzeniało, jakaś jest solidarność społeczna? No my nie mamy tego, co mają kraje niektóre azjatyckie, Korea, Tajwan, czy nawet Chiny, które są państwem policyjnym, a u nas już za niedługo niewiele będzie nam brakowało, prawda, tego, co się dzieje. Choć na szczęście jeszcze tak to się, tak się nie dzieje. No szanujmy się nawzajem, ale musimy wyjść z dobrą informacją do społeczeństwa. Wszystkim uciszyć głosy polityków, którzy są fatalni, nie wiedzą zielonego pojęcia, co mówią, dezorganizują nas służby zdrowia, opowiadają, żeby się nie szczepić, różne inne rzeczy, czy jakieś takie bełkotliwe historie. To fatalnie wpływa na w ogóle stan społeczeństwa. Kto to stymuluje? Mamy jakieś ruchy antyszczepionkowe, które są absolutnie wrogie konstrukcji państwa z mojego punktu widzenia. W tej chwili widzę w Niemczech też te ruchy takie dotyczące nienoszenia masek czy coś takiego i tak dalej. Nie noś pajacu, ale zakażasz innych, prawda? A jak trafisz, to jak się zakazisz, no to po co przychodzić do szpitala, skończyć maskę, lecz się w domu, prawda, i tak dalej. To oczywiście to wywoła ubożenie, co powiedziałem. No ale tak nie można przecież. Natomiast rzeczywiście większość ludzi zachoruje i oni wszystko bagatelizują, ale za 30 lat ci młodzi, takie pajace umieśnione, które to się wygłupiają, one, te osoby będą też starsze, będą miały choroby i kolejne powie pokolenie, co ich to obchodzi, nie zachoruje, co oni tam opowiedzą, sobie umierają, odzyskam mieszkanie po babci szybciej. No. Panie profesorze, na jesień damy radę? Nie wiem. Służba zdrowia da radę? Służba zdrowia jest cały czas u nas w stanie takim fatalnym. Jak od 6 lat się domagałem w różnych wystąpieniach lokalnie, żeby rozbudować obiekty zakaźne, o rezerwowe, prawda, sale takie, siakie, owakie, żebyśmy przyjęli ten impet w tych sytuacjach. To nie pierwsza epidemia, nie ostatnia, tylko skala tego jest duża, ale jest 450 podobnych wirusów, 460 obecnie, znowu coś wyskaczy. Ludzi jest więcej na świecie, jest ocieplenie klimatu, prawda, transportujemy, przewozimy, więc ryzyko narasta i tak dalej. Nikt w to wszystko nie inwestował, proszę pana. Miejmy nadzieję, panie profesorze, że to trochę się zmieni i miejmy nadzieję, że ta jesień naprawdę nie spowoduje dla nas problemu. Spotkamy się z całą pewnością za miesiąc. A, mam nadzieję. Dziękuję panu uprzejmie. Dziękuję bardzo.